Siemaneczko, z tej strony Alax, a witam w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj do mnie taka paczucha przyjechała przed chwilą. Otwórzmy ją. Zobaczymy, co się w niej kryje. O, katalog Lego. Można coś po tym wnioskować. Katalog Lego 2019, lipiec, grudzień. O nim zrobimy inny odcinek, bo najbardziej mi zależy na tym. To jest zestaw Lego Harry Potter z Patronusem. Jest Paragon. No i już. No i zrecenzujemy dzisiaj ten zestaw. I w zeszłym roku był zestaw z pająkami i on był naprawdę słaby, bo dobry był, ale tylko dla kolekcjonerów pająków, bo tam było 6 małych pająków i jeden duży. I tutaj naprawdę fajnie wygląda to opakowanie i otwieramy klocki nasze. Tutaj, no i podobno figurka Syriusza jest takiej wielkości. Bo akurat zauważyłem, że często jak patrzymy na te rysunki, na to jest 1:1 i to mamy wrażenie, jakby były mniejsze albo większe. A jak zazwyczaj większe jakby były, rzadziej mniejsze. Mamy takie wrażenie. A jak przyłożymy figurkę, to faktycznie stają się, okazują się być tej samej wielkości. No i znajdziemy w zestawie tak. Instrukcja. Jest worek. Worki 3. I worek z Patronusem. I pudełko z pelerynami. I przechodzimy do dalszej części recenzji. Witam Was po krótkim cięciu i zestaw jest złożony. U mnie trochę czasu minęło, zaś dla Was to jest kilka sekund. I tak oto wygląda zestaw w najlepszej perspektywie, jak można go obejrzeć. I na razie może figurki usuniemy stąd, żeby móc sam krajobraz obejrzeć. To jest bardzo fajnie odwzorowana. Tutaj jezioro i okolica. Tutaj są skałki, rośliny, takie małe rośliny. Tutaj są drzewa. No i to jest takie coś. No, bo tutaj jest funkcja bawialna, bo tutaj na tym drzewie jest pistolet, z którego można strzelić tym klockiem. Taki niebieski, przezroczysty, brokatowy klocek, który ma imitować tą mgiełkę, która pojawia się przy rzuceniu zaklęcia Patronusa. No, tak strzela. Tak, można tym strzelić na przykład tych dementorów. Stawiamy ich tu. Tu. I strzelimy ich tym klockiem. Jeden się wywalił. Teraz drugi. Nie trafiłem, tak żeby go powalić. O, udało się. Zupełnie jak Angry Birds. I pokupuję też trochę innych nowych klocków. Kupię też zestaw z wierzbą bijącą, który umożliwia powiększenie zestawu z wielką salą, który tam stoi. I może pokupuję coś z jakiejś Lego Przygoda 2, albo Lego Batman, czy Spider-Man, może Avengers. No, takie chętnie różne takie klocki bym pokupował. Ja lubię klocki Lego. No i będą też recenzje innych zestawów na moim kanale. No, niedługo się pojawi recenzja pościgu samochodowego Spider-Mana. Tak. No i burza teraz jest strasznie, grzmi, pioruny widzę na niebie. No i przedstawmy figurki. Hmm.
Pierwszą figurką jest Harry Potter. No, w sumie tutaj ma taki jest tutaj trochę uśmiechnięty lekko. Drugi wyraz twarzy, taki zdenerwowany drugi wyraz twarzy. No i tutaj jest tutaj widać fajny taki nadruk bluzy. I tutaj takie średnie nogi z Lego. Średnie. Porównajmy Harry'ego z takim Syriuszem. Jest niższy. No i zawsze mnie to zastanawiało, czemu w dwóch pierwszych częściach Harry, Ron i Hermiona nosili mundurki szkolne, a w kolejnych nosili zwyczajne ubrania. No i kolejną figurką, którą omówimy, jest Sirius Black. Sirius jest naprawdę świetną figurką. Tutaj muszę światło jakieś zapalić, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Poczekajcie, zaraz wracam. Mam telefon. Latarkę mam odpaloną, czyli tak, żeby móc się lepiej przyjrzeć tym figurkom. Tak wygląda Harry Potter po podświetleniu. No i tutaj Sirius. Sirius naprawdę jest świetną figurką. Ma dwa wyrazy twarzy, jeden taki uśmiechnięty. Drugi rozgniewany. Tak, i ma naprawdę fajne, długie włosy. Trochę podobne do włosów Hermiony, tyle że troszkę inne. I tutaj bardzo fajne nadruki są na nogach i tułowiu. Nadruki tej szaty, tego pasiaka więziennego. Całe te ubrania ma strasznie pobrudzone, ma podarte, pofałdowane. Jeszcze fajne są nadruki. Na klacie te fajne tatuaże nadruki są. No i obaj mają takie brązowe różdżki. I Harry i Sirius te są nowościami na czerwiec 2019. Na ten sezon są nowościami te dwie figurki. No i tutaj są dementorzy, którzy wyglądają o tak. Mają fajne nadruki na ubraniu, mają taki ogon, czy jak to się tam nazywa, to taki często występujący u figurek duchów. No i mają kaptur czarny, mają otwór gębowy i jeden mają wyraz twarzy, mają tylko jeden. Mają postrzępione peleryny, blade ręce. No i bardzo fajne figurki są tych dementorów, świetnie wykonane. No i teraz już główna atrakcja zestawu, czyli jeleń. I patronus Harry'ego Pottera, taki bardzo fajny, taki niebieski, brokatowy jeleń. Taki ma, oczywiście tak bardzo fajnie wygląda. Nowość tego sezonowa. Ma fajne takie gumowe poroże. I jest to
Dwunastak regularny, no, trochę siedzę w tym temacie jeleni i innych tego typu spraw. No bo ma, bo dwunastak regularny, bo ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odnóg na jednym rogu, czyli dwunastak, bo i ten na tym rogu jest tyle samo odnóg, czyli dwunastak regularny, bo gdyby na przykład miał na jednym rogu sześć odnóg, a na drugim cztery, to byłby dwunastak nieregularny. No i tutaj są dwa elementy na grzbiecie jelenia, można je wyjąć i tu włożyć jakąś figurkę. I to jest taki brick ten brokatowy. No i ten klocek, szkoda, że nie ma brokatu w tym klocku, to jest taki normalna ta płytka z bolcami. Szkoda, że jest taka normalna. Fajnie, trochę to psuje estetykę jelenia, ale bardzo dobrze, że jest schowana w środku. I fajnie też, że to poroże jest gumowe, bo jest mniejsza szansa na to, że się połamie. I spójrzcie, może tutaj figurka ujeżdżać tego jelenia. O, tutaj Harry Potter jedzie na swoim patronusie. I gdyby jeszcze ten wyjąć klocek, no to Syriusza też da radę tu upchnąć. I teraz Syriusz może na patronusie Harry'ego jechać. Albo mogą obaj jechać razem na jednym jeleniu. Próbuję tak to ustawić, żeby się obaj zmieścili. Trochę Harry'emu muszę rękę obniżyć. Trochę tak są włożeni, tak trochę krzywo, ale nieważne, bo ważne, że Harry i Sirius jadą na jeleniu. No i bardzo fajny zestaw to jest, naprawdę, i koniecznie zajrzyjcie do playlisty z recenzjami oraz z klockami Lego. Teraz Wam się wyświetlają w rogu te odnośniki do playlist. No i jeszcze mam dla Was ankietę i pytanie w nim jest, czy lubicie Harry'ego Pottera? Bo ja naprawdę lubię. Jestem ogromnym fanem Harry'ego Pottera. Nawet, zobaczcie. Widzicie? Mam tutaj koszulkę z Harrym, Ronem i Hermioną. I z pociągiem do Hogwartu. Z ekspresem. No i podsumowując, jest to bardzo fajny zestaw. Ten z pająkami był wiele gorszy. I ten akurat idealnie Lego dopasowało cenę do zawartości. Subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczkujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Lajkujcie, bo to bardzo motywuje. Cześć!